piątek 16 lutego w konsulacie polskim w Nowym Jorku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Pejzaż Polski. Wystawione zostały prace 6 znanych polskich pejzażystów: Stanisława Jana Łazorka, Anny i Janusza Olszewskich, Jerzego Gnatowskiego, Moniki Białkowiec oraz Andrzeja Kołodziejka. Większość z nich związana jest z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą, miasteczkiem chyba najbardziej inspirującym wrażliwe dusze poetów, malarzy i muzyków. Kuratorem ekspozycji był pan Waldemar Piasecki, który swoją wytrwałą pracą potrafił doprowadzić do zgromadzenia tak pięknej kolekcji i do wystawienia jej w najbardziej okazałej polskiej placówce w Nowym Jorku, jaką jest budynek konsulatu. Przypomnijmy sobie fragment programu przygotowanego przez Studio 3 w sierpniu 1994 roku, w którym na temat Kazimierza i przybywających do tego miasteczka artystów wypowiedział się dr Waldemar Odorowski. Kazimierzu, wszyscy znajdują dla siebie miejsce. Wszyscy, którzy chcą malować. I jak gdyby Kazimierz z jednej strony pozwala się malować, a jeszcze bardziej pozwala malować. I to jest rzeczywiście zjawisko niespotykane. Nie znam podobnego miejsca, w którym powietrze, nie wiem, konsystencja powietrza, kolor nieba czy zieleni byłby taki, że maluje się ładnie. O wypowiedź na temat pejzażu jako formy malarskiej poprosiliśmy pana Ryszarda Bończę. No, ja bym może wrócił trochę do zarania dziejów sztuki, że pejzażu nie było w okresie Partenonu, to znaczy w starożytnej Grecji, nie było go w tematyce malarstwa cesarstwa rzymskiego. Pojawił się dopiero w X wieku w malarstwie chińskim i w sztuce islamu, głównie w sztuce perskiej. W sztuce zachodniej pojawił się dopiero w XV wieku, ale wcześniej jeszcze w sztuce średniowiecza występował tylko jako tło dla postaci i akcji, które się rozgrywały na pierwszym planie. Natomiast był zupełnie lekceważony jako temat główny. Dopiero w malarstwie włoskim w XV wieku temat pejzażu jako tematu głównego w malarstwie daje się zaobserwować, chociaż nie u wszystkich mistrzów, a w słownictwie występuje dopiero w XVI wieku. Ale wielu wielkich mistrzów, jak na przykład Michał Anioł, w ogóle pejzażem się nie zajmowali. Weźmy tutaj na przykład malarstwo państwa małżeństwa Anny i Janusza Olszewskich. To jest malarstwo, które ma już pewną historię. Malarstwo ma ogromne znaczenie wizualno-estetyczne i dekoracyjne ze względu na to, że otwiera w mieszkaniach ciasnych często, otwiera perspektywę, stanowi tak jakby okno na świat, rozszerza przestrzeń, bo za tym utopia człowieka, jego harmonijnej egzystencji z przyrodą stwarza, że lubimy się utożsamiać z przyrodą, lubimy być wśród niej. I to też jest taki element, który wprowadza zadowolenie i miły nastrój. Dlatego pejzaż nigdy nie straci swojego znaczenia. Zawsze będzie poszukiwany na rynku jako forma sztuki. Zmierz się wywężali, żeśmy się rozstali. Wieczór w konsulacie swoimi piosenkami urozmaicił bard z Kazimierza Michał Hochman. Natomiast oryginalnym elementem wzbogacającym wystawę były wypieki Syrena Bakery, podobne do tych, które sprzedaje w Kazimierzu pan Sarzyński. Ja wywodzę się, tak powiem, ze starych piekarskich rodzin, które osiadły w Kazimierzu, no i kontynuują te stare tradycje tego starego piekarstwa polskiego. No takim najbardziej przykładem, najlepszym to są koguty, które robimy,
które są bardzo chętnie kupowane przez turystów. I to jest, tak powiem, utarło się, że kogut jest tą jedyną pamiątką z Kazimierza, którą się zawsze wywozi. Z zadowoleniem zauważyliśmy grupę młodych adeptek malarstwa, które przybyły na wystawę w obecności opiekuna pana Władysława Kubraka. Tak, pracuję w New Trick High School, gdzie prowadzę polski klub szkolny Rejtam. Tam staramy się piastować wszystko, co ma na imię Polska, od najlepszej strony znaczenia tego słowa. Zajmujemy się tam kulturą, muzyką, plastyką, fotografiką, podróżą, literaturą. Zasadniczo każdy może znaleźć coś dla siebie. Mamy w szkole wspaniale wyposażone laboratoria komputerowe, które pomagają młodzieży rozwijać swoje talenty, swoje zainteresowania i przygotowanie się do wstąpienia na college. Przyjechaliśmy tu przede wszystkim, żeby pogłębić swoją wiadomości na temat malarstwa i sztuki i żeby troszkę z tego dla siebie zasiągnąć, bo tutaj każda z nas trochę próbowała swoich sił i żebyśmy wiedziały, czy mamy jakieś szanse, czy nie. Po prostu, żeby doświadczyć tego, bo to jest jednak wspaniałe doświadczenie dla nas. Jesteśmy bardzo zadowolone, że zostałyśmy zaproszone i było naprawdę bardzo przyjemnie tutaj być.